Bardzo dziękuję, panie marszałku, Wysoki Sejmie. Po pierwsze, chciałbym jako przewodniczący Parlamentarnego Zespołu na Rzecz Katolickiej Nauki Społecznej wyrazić moje oburzenie wobec wypowiadanych z tej trybuny słów nieprawdziwych i obraźliwych wobec duchownych Kościoła katolickiego i duchownych innych wyznań. To jest po pierwsze. Chciałbym, żeby posłowie prezentowali odpowiednią kulturę, a nie tylko realizowali swoją własną chucpę partyjną skierowaną w przekazie do marginesu społecznego w naszym narodzie. Panie marszałku, Wysoki Sejmie, panie ministrze, chciałbym zadać pytania przede wszystkim przedstawicielom rządu, ponieważ cała ta chucpa dzisiejsza jest wywołana przez premiera, który w swoim exposé zapowiedział likwidację funduszu kościelnego, a więc zapowiedział atak rządzących na Kościół katolicki tak naprawdę. I panowie z SLD i panowie z ruchu Palikota podchwycili ten piękny numer i teraz się barują o to, kto przeciągnie więcej antyklerykałów w naszym kraju i różne osoby wrogie Kościołowi katolickiemu. Chciałbym zapytać pana ministra, czy rządowi przestało zależeć na tym, żeby Kościół katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe prowadziły szpitale, hospicja, szkoły, aby zajmowały się na przykład takimi dziećmi w takim stanie, gdzie żaden już człowiek, który nie ma podstawy tej duchowej, nie chce się nimi zajmować, bo są siostry zakonne, które zajmują się takimi przypadkami, o których nam się nawet nie śniło, takimi dziećmi. Kto się nimi będzie zajmował? Czy ten atak ma tylko być obliczony na pozyskanie jakiegoś tam procenta, ułamku procenta może wyborców, czy jest to jakaś głębszy sens? Bo drodzy panowie, przecież cała historia państwa polskiego jest nierozerwalnie związana z Kościołem katolickim, a następnie oczywiście jeszcze i z innymi kościołami. Przecież o państwie polskim mówimy w momencie, kiedy nastąpił chrzest Mieszka I. I do dnia dzisiejszego Kościół katolicki stanowi ogromną wartość samą w sobie. Atak na instytucje, w tym na tak wyjątkową instytucję, jaką jest Kościół katolicki, nie służy niczemu dobremu. Wywołuje tylko niepotrzebne emocje i obawiam się, że przygotowywany przez rząd projekt ustawy, próby konsultacji, no dość takie bym powiedział ograniczone, ponieważ Kościół katolicki został jakby zmuszony do uczestniczenia w tej dość żenującej mimo wszystko debacie, niespowodowanej żadną potrzebą, no rodzi wrażenie, że jest to tylko i wyłącznie przyjęcie tego trendu z Zachodu, który rozpoczął się w czasie rewolucji francuskiej, gdzie Jakobini walczyli z Kościołem, potem walczyli już sami ze sobą, gdzie Napoleon walczył z Kościołem, ale kochani, z Kościołem nigdy jeszcze na tym świecie nikt nie wygrał. I niezależnie od tego, czy ruch Palikota i SLD będzie zgłaszało takie propozycje, czy nawet Platforma Obywatelska zgłosi takie propozycje, Kościół panie będzie pośle. Istniał i już kończę, panie marszałku, Kościół będzie istniał i będzie realizował swoją misję nie tylko duchową, ale również wychowawczą, swoją misję skierowaną wobec całego narodu, niezależnie od tego, czy ktoś jest wierzący w Boga, czy też w Boga nie wierzy. A właściwie to wierzy, że Boga nie ma. Dziękuję.